jestem organizatorem tej imprezy. Mamy tutaj trzy równoległe wydarzenia. Ta, która tutaj na płycie głównej się odbywa, to są 18 Ogólnopolski Puchar Dzieci w tradycyjnym karate do Orlen 2018. W tej imprezie startuje około 1000 dzieci z całej Polski, z klubów zrzeszonych w Polskim Związku Karate Tradycyjnego. Natomiast druga impreza, która jest na zewnątrz i też w środku w obiekcie Ergo Areny, to jest Sportowy Dzień Dziecka, w którym są realizowane różne strefy sportowe dla dzieci, które uczestniczą w zawodach, jak również dla dzieci z całego Trójmiasta. W Pucharze Polskich Dzieci startują zawodnicy w czterech grupach wiekowych i w konkurencjach kata indywidualnego, kata drużynowego, embu chłopak-chłopak i embu dziewczyna-chłopak. Mamy takie grupy wiekowe jak rocznik 2005-2006, następna grupa wiekowa to jest rocznik 2007-2008, rocznik 2009-2010 i najmłodsza grupa rocznik 2011 i młodszy. Ta impreza jest wierzchołkiem piramidy, czyli tą najważniejszą imprezą dla tych, którzy latami ćwiczą, żeby tutaj wygrywać. Nasze szkolenie w Polskim Związku zaczyna się od poziomu przedszkolaków. Mamy taki ogólnopolski program Mali Wspaniali, gdzie kilka tysięcy przedszkolaków w różnych miastach Polski w nim uczestniczy. Później dzieci rozwijają się w ramach programu Sportowy Talent, a najlepsi z najlepszych startują tutaj. Mamy tutaj około 1000 zawodników z całej Polski i również oni walczą o to, żeby reprezentować Polskę w październiku na Pucharze Świata, który odbędzie się w St. John's w Kanadzie.